Ja jestem Sarge i chciałbym was bardzo serdecznie powitać w kolejnym odcinku z gry Hogwarts Legacy, czy jak to woli, Dziedzictwo Hogwartu. Jako świeżo upieczony puchon, Martin Clark rusza na spotkanie z profesor Weasley, która powinna czekać tutaj na nas przed pokojem wspólnym, a więc opuszczamy dormitorium i rzeczywiście mamy tutaj panią profesor. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. To się rzeczywiście może przydać. Biorąc pod uwagę, że Martin nie wiedział, czym są sumy, no to faktycznie ma sporo do nadrobienia. This way. Będę mógł w każdej chwili zaglądać do tego przewodnika. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. No dobrze. Rozglądajmy się po drodze. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. No, staramy się nadążać. A schodów tutaj w Hogwarcie nie będzie brakować na pewno. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. No widzicie, w tym miejscu. Revelio. Jest strona przewodnika. Książka z przepisami z krzatów domowych. Książka, w której ponoć znajdują się niektóre z oryginalnych przepisów Helgi Hufflepuff. Zbiór ulubionych przepisów uczniów Hogwartu w ciągu wieków. Niektóre potrawy, jak piklowane, sterowalne śliwki, wymagają nabytego gustu. Właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawiają się twoje postępy w wypełnianiu wyzwań. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. O, proszę. Oto twój czarodziejski poziom. Punkty doświadczenia zdobyte w wyzwaniach zwiększają twój poziom i moc. Przewodnik śledzi twoje postępy w wyzwaniach. Wybierz menu wyzwań, by kontynuować. 1% na początek postępów. Zebranie pierwszej strony przewodnika odblokowało nową kategorię wyzwań. Nowe wyzwania odblokowane w trakcie twojej przygody pojawią się właśnie tutaj. Czyli mamy walkę, misję, eksplorację, pokój życzeń, no i strony przewodnika. Na razie tylko to odblokowane. Każde wyzwanie ma poziomy, za każdy ukończony poziom zostają odblokowane nagrody specjalne, od wyglądów aż po istotne modyfikacje. Nagrody odbiera się z menu wyzwań, zaglądaj tam często, by odebrać odblokowane nagrody. No dobrze. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Będziemy wypatrywać. Z tego, co było widać,
Taka poświata tej strony z dziennika, czy z przewodnika, pojawia się jak się zbliżamy. I wtedy trzeba wykorzystać zaklęcie Revelio, żeby to odkryć. A tu? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okej, wygląda na to, że tymi znakami zapytania dopiero się jeszcze zajmiemy w przyszłości. Odkryto punkt szybkiej podróży płomieni Fiu. Możesz otworzyć mapę w dowolnym momencie, aby szybko podróżować do dowolnych odkrytych płomieni Fiu. No jak to też fajnie zostało zrobione, że nawet takie znane z gier systemy, jak właśnie system szybkiej podróży, został zaimplementowany w to uniwersum. Przecież płomienie Fiu to też coś, co znamy, choćby z książek. Hogwart jest podzielony na dwa główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokoje wspólne domów i wielka sala. Wybierz rejon wielkiej sali, by kontynuować. Czyli... aha, bo tutaj mamy albo w ten sposób oznaczyć, albo... tutaj wybieramy wielką salę. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie Fiu dostępne w tym regionie. Zielone płomienie Fiu reprezentują płomienie już odkryte, w tym pokój wspólny twojego domu. Szare płomienie oznaczają położenie nieodkrytych płomieni. A i faktycznie w poprzednim odcinku mijaliśmy już takie miejsce, tylko wtedy jeszcze nie można było z tych płomieni korzystać. Po prawej stronie mapy są błonia, gdzie możesz znaleźć pracownie i inne ważne miejsca szkoły, takie jak wieża astronomiczna, biblioteka czy szklarnie. Wybierz rejon aneksu biblioteki, by kontynuować. No i tutaj ponownie, albo wybieramy tę chorągiew, albo tutaj z listy aneks biblioteki. Profesor Weasley odblokowała dla ciebie płomienie Fiu w sali głównej. Użyj prawej gałki analogowej, by obrócić mapę i naciśnij kwadrat, by przenieść się płomieniami Fiu do sali głównej. No dobrze. Od razu to testujemy. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. No myślę, że te płomienie Fiu nam się przydadzą. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ale naprawdę, kiedy my się zorientujemy, kurczę, w tym, jak ten zamek dokładnie wygląda? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station, so to speak. Okay. There is an impressive view. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hogsmeade, kolejna ikoniczna lokacja, której jednak za bardzo Martin nie zna. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ale to jest też dobre, że nasz protagonista mimo wszystko niewiele jeszcze wie o tym świecie, bo nawet osoby, które nie są tak dobrze zaznajomione z uniwersum Harry'ego Pottera, mogą tutaj się dość szybko wdrożyć w to wszystko. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. No ale zapewne dla każdego studenta obrona przed czarną magią brzmi najbardziej kusząco. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecate in charge of our students' education in that regard. Biorąc pod uwagę już początkowe wydarzenia w tej historii, przyda nam się dodatkowa wiedza na ten temat. Thank you, Professor Weasley.
A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Oho, pani profesor wyjątkowo dociekliwa, ale jednocześnie obiecaliśmy profesorowi Figowi, żeby jednak nie zdradzać tutaj nikomu, co robiliśmy. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. No już się nie mogę doczekać, ale wydaje mi się, że pani profesor tak szybko nie zrezygnuje z dociekania, co tak naprawdę robiliśmy z profesorem Figiem. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? A co? Pan profesor jest ze mnie dumny, chociaż ciężko było ukrywać prawdę. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. No dobrze, a cóż to za zaklęcie? Z poziomu mapy możesz śledzić dostępne misje. Ten symbol przedstawia główne misje. Przechodzenie głównych misji rozwinie fabułę, odblokuje nowe funkcje i zapewni punkty doświadczenia. Ale patrzcie też na prawy górny róg. Ile rzeczy w Hogwarcie do zaliczenia. Przede wszystkim 150 stron przewodnika. Naprawdę? Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagania zaklęć i lub poziomu. W takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom i lub niezbędne zaklęcie, aby aktywować misję. Nowe zaklęcia można zdobyć wykonując zadania profesorów lub jako nagrody z misji. Śledź misję używając X-a, by kontynuować. No i proszę. Zajęcia z obrony przed czarną magią. No to mnie w pierwszej kolejności by interesowało.
Mapa przewodnika wskazuje, że lekcje profesor Hekat odbywają się w dolnej części skrzydła astronomicznego. Łatwo będzie się zgubić w tym zamku. Zaczarowany kompas przewodnika pomoże znaleźć mi drogę. I w nagrodę dostaniemy czar Levioso. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. No dobrze, zatem udamy się teraz na pierwsze lekcje. Rzuć zaczarowany kompas, doprowadzi cię do tego, czego szukasz. A widzicie, i od razu mamy wskazaną ścieżkę. Jak najbardziej. To też nam pomoże. I just know we were finally going to win the Quidditch Cup this year. I was destined to be a glorious beater if Quidditch hadn't been cancelled this year. I was. That Raze girl thinks she can fly better than anyone. All talk, if you ask me. Wish I could afford my own broom from Spint Witches. No, trzeba przyznać, że anulowanie rozgrywek Quidditcha to spory zawód, no niestety. I promise you, more teachers nod at you if you're holding a stack of books. I swear it's true. If we were simply taught antidotes to common poisons, I truly think that would be enough to get us through life. I say, teach me everything going. In fact, if Hecate doesn't hurry up and teach me the Imperius curse, I swear I shall get on that train and go home. Still have a bump on my head from herbology last week. The cotton fell out of my ear during a mandrake lesson. I came too with my head in an upturned plant pot. Nothing to be learned at Hogwarts that one cannot learn out in the world. Of course, there's something to be said for eating the house elf's quince pie whilst learning. I wish Hogwarts would teach us how to become animagi. They do at Wagadoo. I'd be a Niffler. Stock up on galleons. I can't seem to master the Wigan World potion. Perhaps my stirring technique's a bit off. Ciekawie posłuchać tych losowych rozmów tutaj. Ale nie każdy ma coś więcej do powiedzenia. Tutaj coś jeszcze. Revelio! No ale to nic nam nie odkrywa. Okej, myślałem, że może będzie kolejna strona z przewodnika, ale nie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to niczego mi w takim razie nie pokazuje. Tam na przykład na dole mamy jakąś skrzynkę. No, jeszcze przyjdzie pora oczywiście na odkrywanie wszelkich tajemnic Hogwartu. A na razie będziemy ruszać dalej. Zastanawiam się, bo tutaj na przykład mamy jakąś ikonkę. Niewykluczone, że chodzi o jakieś zadanie poboczne. Dostępne misje poboczne można znaleźć w Hogwarcie oznaczone jako Czarna Chorągiew lub Odkryć Przemierzając Świat. Zapewniają one punkty doświadczenia, ale nie posuwają do przodu głównej historii. Ale oczywiście takie misje poboczne będziemy też wykonywać. Na pewno można liczyć na to, że będą również ciekawe. Jednak na razie skupmy się na fabule i na tym, żeby udać się na lekcję obrony przed czarną magią. Ale będzie naprawdę kusiło, żeby odbijać w różne strony i rozglądać się. No ale to wszystko w swoim czasie. Tutaj jakaś zagadka. Drzwi zamknięte. Nie mam pojęcia na razie, na czym ta zagadka ma polegać. Revelio. No cóż, prędzej czy później pewnie się dowiemy. Tutaj zresztą to samo. A, to te symbole się będą pojawiać. Dobra, zostawmy to na razie, co? Jest tego tutaj oczywiście więcej. Zostawmy to, a prędzej czy później pewnie się dowiemy, na czym to jeszcze polega. Tylko teraz tak, żeby to otworzyć... Aha, musiałem podejść z dobrej strony. No i idziemy dalej. Czyli tędy. Raz, że minimapka nam wskazuje drogę, a patrzcie. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. O, jak fajnie, nawet się kurczę odzywają do nas takie postacie, jak tutaj. Zapewne z obrazów też będą do nas przemawiać. Niejednokrotnie. Tymczasem idźmy na górę. Co tu się dzieje? Aunt Daisy has a special knack!
It's tormenting, Professor Black! O, jak fajnie, że mamy tutaj też Irytka. Trochę o nim zapomniano w filmach, szczerze mówiąc. Ktoś tu gada o jakimś projekcie? Było w napisach. No, w każdym razie postać Irytka była, no jak sama nazwa wskazuje, dość... Jak sama nazwa wskazuje, dość irytująca dla uczniów. Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. No i na pewno Irytek większą rolę odgrywał w książkach właśnie niż w filmach. Fajnie, że w grze o nim też pomyślano. Pamiętam, że nawet w starej grze Harry Potter i Kamień Filozoficzny Irytek się pojawił. Co też stanowiło taki punkt na korzyść gry w stosunku do filmów. A tymczasem tutaj rozpoczynamy lekcję najwyraźniej. Stupefy! Stupefy! Żaruj w kiot! Bombard! Levioso! Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. No proszę. A więc Levioso, taki odpowiednik Wingardium Leviosa z książek i filmów. Steruj różdżką za pomocą lewej gałki. No to już oczywiście znamy te zasady. Gdyby tutaj była Hermiona, na pewno by nauczyła Martina, jak się wymawia poprawnie to zaklęcie. Pamiętać o dobrym akcentowaniu. Leviosa, a nie Leviosa. No ale dobra. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. To do dzieła. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego też dozwolone. This Protego. Should be easy. Stupid Tiger. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say... I do enjoy a lively duel. Levioso. Stupid Tiger. Levioso. All my students were this adept. Use the basic cast when your opponent's guard is down.
Szybko poszło. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecate. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. No dobrze. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Widzę, że już zyskujemy sobie uznanie w oczach innych uczniów. Spoko. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. No ale dobrze, zaczynam powolutku poznawać też tych innych uczniów. I'd hate to face Professor Hecate in a duel. No bo już z niektórymi gadaliśmy wcześniej. A ciekawe swoją drogą, czy tam można też się dostać do tego pomieszczenia. A, zamek poziomu drugiego. Ciekawe. No dobra. Idziemy porozmawiać z Sebastianem w takim razie. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. No cóż, powiedzmy, że już walczyliśmy. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. A to ciekawe, co mówisz? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. No cóż, szczerze mówiąc, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że faktycznie czasem przyjdzie nam złamać zasady, nawet mając w pamięci to, co wyczyniał Harry Potter. Oczywiście w imię dobra, jakby nie patrzeć. Swoją drogą, jak wbijam do nowego pomieszczenia, Revelio. Powinienem mieć właśnie ten nawyk, żeby sprawdzać, że jest tutaj. My brother just started at Hogwarts as a Gryffindor. Thought for certain he'd be Slytherin. Oh, my mother makes the most delicious Alahotsi fudge every Christmas. Can barely fit into my school robes when it's time to come back. Trzeba mieć ten nawyk, żeby właśnie korzystać z Revelio i wygląda na to, że tutaj jest ta strona. Proszę bardzo. No i mamy. Jest szkielet czarnego hybrydzkiego. Duży smoczy szkielet wiszący w pracowni obrony przed czarną magią. Jest to podobno trofeum zdobyte przez profesor Hecate, gdy samodzielnie pokonała jedną z największych band kłusowników w Walii Wschodniej
podczas wielkiej obławy na kłusowniku w 1878 roku. W menu wyzwań masz nieodebrane nagrody, a to jeszcze trzeba to odebrać osobno. Ukończono wyzwanie. Kolekcja zaktualizowana. To jeśli można, bym na to spojrzał od razu. Tutaj mamy te wyzwania, misje. I teraz tak, są już dwie nagrody. Zakończenie misji głównych. Wygląd wyposażenia, legendarne rękawice. Legendarna opończa. Aha, tutaj muszę cztery misje główne ukończyć, cztery kolejne misje, żeby tę opończę odblokować. Spoko. Lecimy dalej. Nagrody za strony przewodnika. Uroczyste okulary Hogwartu. A tutaj 8 kolejnych stron do zdobycia. No dobrze. Tak to tutaj będzie wyglądać. Zobaczymy, jak to będzie z kolejnymi działami. Tutaj wygląd, zebrane wyglądy wyposażenia. Ja bym to powiedział, elementy wyposażenia bardziej. I będzie na pewno jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli to zakładać, chyba że normalnie w inwentarzu. Ale nie. W inwentarzu to same przedmioty, a wyposażenie to będzie prędzej to. Ten przedmiot nie ma magicznych właściwości. Nie wpływa też, z tego co widzę, w ogóle na statystyki. A, to będziemy działać bez okularów. Przynajmniej na razie. I teraz jeszcze pytanie. Co dalej tutaj? Mamy odzienie. Akcesoria na głowę. A to czekajcie, to tutaj coś nowego? Ciemny kaszkiet. Coś takiego. No ale nie, to nie ma żadnych właściwości, więc nie muszę tego zakładać, jak rozumiem. Czarne skórzane rękawiczki. No to ciekawe, czyli nie opłaca się w ogóle tego zakładać tutaj? Beżowy szalik. Dobra, na razie to zostawiam. Podejrzewam, że dopiero z czasem dostaniemy coś, co nam faktycznie zwiększy statystyki również. Tutaj strony Revelio. No i mamy w Hogwarcie to, co udało się znaleźć w międzyczasie. Do tego misję, oddzielna strona, to już ją też widzieliśmy. A nie, bo to była mapa, a tutaj mamy tę misję, okej. No i przed nami lekcja zaklęć, którą zajmiemy się w takim razie w następnym odcinku. Tutaj jeszcze mamy taki widok, wychodzi właściwie na jedno i to samo. Czyli faktycznie na kolejną lekcję udamy się w następnym materiale. Mamy tutaj te kolekcje zaktualizowane. I to by było chyba na tyle. Dziękuję Wam więc bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobał. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!